No i tak sobie myślę, że przyszedł czas, żeby podzielić się z wami moim najnowszym, a zarazem najbardziej tragicznym doświadczeniem. Otóż, jak to się stało, że zepsułem młotkiem mój nowy iPhone 15? No cóż, wszystko zaczęło się od tego, że postanowiłem zrobić małą renowację w moim pokoju. Wszystko szło gładko, aż do momentu, gdy postanowiłem zrobić sobie krótką przerwę i sprawdzić, co słychać na Instagramie. I wtedy to się stało. Wziąłem młotek, który leżał na stole obok mnie, i zacząłem machać nim w rytm ulubionej muzyki. Niestety, w pewnym momencie mój telefon wypadł mi z kieszeni i... No cóż, resztę już pewnie się domyślacie. Mój nowy iPhone 15 nie miał szans. Szczerze mówiąc, początkowo nie mogłem uwierzyć, że to się stało. Przecież to był mój nowy telefon, na który czekałem tak długo. Ale cóż, życie pisze różne scenariusze. Teraz pozostaje mi tylko żałować, że nie byłem bardziej ostrożny. Ale wiecie co? Mimo wszystko, trzeba iść do przodu. Może to był znak, że czas na zmiany. Kto wie, może teraz przesiądę się na Androida? A może to był znak, że powinienem zacząć unikać młotków? Tak czy inaczej, mam nadzieję, że z mojego małego dramatu wyciągnięcie jakąś mądrość. Bądźcie ostrożni z młotkami w pobliżu elektroniki, bo nigdy nie wiadomo, co może się wydarzyć. Dzięki za wysłuchanie mojej historii, a teraz czas na nowe wyzwania.